Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na zupę jarzynową z kalafiorem. Zapraszam serdecznie. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali 800 g ziemniaków, 300 g fasoli szparagowej, kalafior około 500 g, 4 sztuki marchewki, 3 litry buljonu warzywnego lub mięsnego. Marchewkę, ziemniaki i kalafior myjemy, a następnie kroimy na mniejsze kawałki. Do garnka wlewamy 1 łyżkę oleju rzepakowego, 'czym na rozgrzany olej wsypujemy pokrojoną marchewkę, którą podsmażamy przez około 3 minuty. Następnie dodajemy pokrojone ziemniaki i podsmażamy przez 3 minuty. W międzyczasie podgrzewamy nasz bulion, który następnie wlewamy do garnka z podsmażoną marchewką i ziemniakami i gotujemy przez 5 minut. Po upływie 5 minut dodajemy pokrojony kalafior oraz fasolkę szparagową. W moim przypadku była mrożona, więc przed dodaniem do zupy przepłukałem ją pod zimną wodą. Naszą zupę przyprawiamy według uznania pieprzem cytrynowym oraz solą. Zupę gotujemy pod przykryciem do czasu, aż warzywa będą miękkie, czyli przez około 15 do 20 minut. Tak przygotowaną zupę przekładamy na talerz. Życzę smacznego. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowo-wegańskie placki ziemniaczane. Zapraszam serdecznie.